Jajka, witam w poniedziałek. Plan na dzisiaj jest taki, ponieważ mamy ostatni dzień ze sobą, z Łukaszem. Na szczęście. Że chcemy iść do kina. Chcemy iść do kina na Piłę. Zmusza mnie do tego. Tak. Także... zobaczymy jeszcze, jak się to będzie toczyć. Póki co muszę zrobić sobie kawę, zjeść śniadanie, muszę wstawić pranie. No i widzimy się. Chcemy też nagrać Get Ready With Me. Mamy jeszcze taki inny film do nagrania, więc będziemy się zaraz odzywać. Słuchajcie, włączyłam właśnie live'a Karoliny. Łukasz sobie poszedł do Tesco, bo mówi, mam ochotę coś zjeść takiego, czego w Polsce nie ma, więc sobie poszedł wybrać, a ja, słuchajcie, siedzę, obcinam te paznokcie, staram się je trochę oderwać, ale nie mogę ich oderwać, bo ten klej, który mam, on trzyma ze 2 tygodnie i powiem wam szczerze, że te paznokcie, to był trochę niewypał, ja za nie dość dużo zapłaciłam na AliExpress. Czy ja wam je pokazywałam? Chyba pokazywałam, a jak nie, to Łukasza zobaczycie na vlogu, jak to wyglądało. One były naprawdę przepiękne, ale od razu w ten sam wieczór zauważyłam, że bardzo dużo cyrkonii zaczęło odpadać i nie są dobrze przyklejone. I my żeśmy w ogóle przed imprezą jeszcze doklejali te moje te cyrkonie, aby nie było, wiecie, bo taki przezroczysty, o, na przykład taka końcówka była, albo taki, wiecie, wielka cyrkonia odpadła i było przezroczyste. I mówię, jaka hała, nie? Także w ogóle skróciłam je, bo one były za długie dla mnie. One, wiecie, fajnie nas do zdjęcia czy na TikToka dodać, ale mega niepraktyczne. Ja aż takich długich paznokci nigdy w życiu nie miałam, więc ja je trochę skróciłam. One mimo wszystko i tak były długie i powiem wam, że były... bolały mnie, były ciężkie, te cyrkonie cały czas sypają i one są, ja to je po prostu odkurzam codziennie i cały czas jest, one wszędzie po prostu są, one wszędzie. Także ja teraz je ściągam, mówię, nie wiem, czy będę w stanie je całkowicie ściągnąć, ale może, I don't know, nie wiem, co mam zrobić. W każdym razie my na razie sobie chillujemy, mówię, Łukasz przyjdzie, napijemy się kawki, chcemy iść na tą Piłę i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej, bo póki co jest młody dzień. Na pewno jakiś spacerek. Wczoraj, słuchajcie, też był fajny dzień, bo zwiedziliśmy drugi koniec w ogóle mojego miasta, którego Łukasz nie widział. I poszliśmy z buta, także nachodziliśmy się wczoraj. 26 tysięcy kroków żeśmy zrobili. Także mega. I co? I sobie też siedzieliśmy do godziny 3, gadaliśmy. Także oglądaliśmy, słuchajcie, te przyrodnicze filmy, bo bardzo oboje lubimy temat przyrody i zwierząt. No, także fajne dni. U Łukasza zobaczycie więcej, bo Łukasz nagrywał urywki z każdego tak naprawdę dnia. Ja tylko właśnie w piątek i dzisiaj poniedziałek. Łukasz jutro już wyjeżdża, także ja nie wiem, czy my w ogóle dzisiaj pójdziemy spać, bo ja muszę na lotnisko go odwieźć gdzieś tak po godzinie 3 nad ranem, koło 4, przed 4. Także nie wiem, czy w ogóle będzie sens kłaść się spać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także no, chcemy jeszcze ostatni dzień się sobą nacieszyć, spędzić ze sobą czas, nagadać się, bo nie wiadomo, kiedy kolejny raz się zobaczymy. No i co? Tutaj moja sisuleczka. Ja tutaj, słuchajcie, zobaczcie, na talerzu te cyrkonie staram się wszystko tutaj ten. Ale te cyrkonie to była rzeźnia, nie? No pięknie wyglądały początkowo, ale niepraktyczne. A jak na przykład widzę te dziewczyny, te czarne dziewczyny przede wszystkim, one lubią też takie długie pazury, często na TikToku czy na Insta. Ja się zawsze zastanawiam, jak one funkcjonują bez kitu. Bo ja bym... Znaczy wiadomo, że jest to kwestia przyzwyczajenia, że ja też lubię długie paznokcie, ale nie aż tak długie. Tak długich to ja nigdy nie miałam. No. Dobra, ja sobie kontynuuję, oglądam Karolinę live'a i ten.
i widzimy się później. Wyszłam sobie na spacer. Nie idę jakoś bardzo daleko. Łukasz poszedł do miasta. Miałam z nim iść, ale wiecie co, dostałam okres. Brzuch mnie bolał i mówię, jak bardzo chcesz iść, to idź najwyżej sam. Wiecie, on tu mieszkał przez parę miesięcy, więc on wszystko ma ogarnięte. A ja po prostu chciałam poczekać, aż mi ten brzuch po prostu minie. I leżałam zwinięta w kulkę i przeszło mi, więc teraz idę troszkę z sisuleczką na spacer. Nie wiem, o której Łukasz wróci. On po prostu chciał, wiecie co, iść kupić takie rzeczy, które nie wiem, odwiedzić sklepy, których powiedzmy nie ma w Polsce. Także nie wiem, co on tam nakupuje. Pewnie coś tam wam pokazuje, nagrywa też vloga. Także no, zobaczymy, co będziemy robić, jak on wróci. Ja to bym chętnie, powiem wam szczerze, poszła gdzieś na jakiś obiad, ale zobaczymy, czy on będzie miał ochotę. No, także będziemy się odzywać później. Tu uczta. Ja to już jestem full. Ty dopiero się rozkręcasz. Nie, ja full. Na już. Pewno, ja wiem, że jeszcze masz miejsce. Już, nie, ja już jestem full. Na pewno masz miejsce, będziesz... Aż się uszy trzęsą. Wyrzućmy to już. Poszliśmy po fish and chipsa, bo ja jak wróciłam do domu ze spaceru, to poszłam, bo Łukasz nie ma tutaj internetu. No, ma internet tutaj, jak jest w domu i ma Wi-Fi. I nie ma internetu. Ja do niego nawet, wiecie co, nawet jak napisałam, to nie dostał tej wiadomości, więc mówię, dobra, nie wiem, o której on wróci, nie wiem, jakie plany, idę sobie po małe sushi. Poszłam sobie po małe sushi. A Łukasz już pisze, on do mnie dzwoni, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jak? Halo? I on dzwoni, a bo ja nie odpisuję, a on dzwoni za sekundę, bo widzi, że odczytałam, ale nie odpisuje. A ja już się drę tutaj, mówię, że idę. A on mówi, bo ja chciałem fish and chipsa. Ja mówię, kurde, dobra, to idziemy po fish and chipsa. Mówię, sushi będzie na jutro. Jest, ale pyszne jest, kochani. Fish and chips jest mega... Co? Odsuń tą kamerę. Słyszysz, jest odsunięta. Masz mi nie pokazywać, no. Jak wiem, bo ja tylko wege. Ty tylko wege, także fish and chips musi być zaliczony. Szamiemy. A ty jaką kopertkę tutaj jeszcze nie Koperta, bo ja Sisi najpierw nakarmiłam, a Łukasz już po porcję całą zjadł w tym czasie. Dobra, szamie, bo jestem strasznie głodna. My, kochani, złapaliśmy vibe'a na Fashion Week, oglądaliśmy już McQueena, teraz oglądamy Dolce & Gabbana, Ciao Kim. Po prostu to jest przepiękne. Piękne. Te płaszcz. Te błyskotki. Masakra. Ja, o Boże. I ten krzyż, jaki piękny. Ja bym to wszystko chciała. Ja bym to wszystko. Jak zobaczyłam ten sweter z tymi diamentami, to weszłam na stronę Dolce & Gabbana i chciałam kupić. A ja to futro bym chciał teraz. To. Z jaguara. Futro z jaguara bym chciał takie. W lato bym chodził. W lato. I w zimę. Ty byś cały rok. Tak. W nim. Bo musiałbym zastawić mój dom, moją matkę i ciebie, żeby to kupić. Więc bym szanował. Trzeba by było nosić, no bo jak już tak. Tyle się ten sacrifice. Jezu, patrzcie na to. To miała Chloe. To, ona miała ten komplet. Ona nie miała odkrytego ciała tu u góry? Miała. Miała, no miała. Ta bardzo nerwowa. No, piękne. Tak, w pół do dziesiątej my idziemy właśnie do kina na piłę. Dam relację po. I jesteśmy chyba jedynymi, którzy przyszli. Zobaczymy, czy jest Sara. Bo to jest jednak, wiecie. Jestem bardzo ciekawa. Jesteś? Nie! Nikogo nie ma! Ale bek. Tylko dla nas! Pusto. Pusto. Super. Ta sala jest pusta. Możemy się drzeć. Możemy się drzeć. Ta sala jest pusta jak ty. Jak twoja dupa. Dobra, zobaczymy, zdamy relację później. Wyszliśmy z kina. Bardzo mi się podobał ten film, Łukaszowi nie. W ogóle. Mi się bardzo podobał. Ja lubię piłę, no jestem fanem tego typu horrorów, także... Siadaj tutaj. Co? Siadaj tu. No, także wyszliśmy z godzina 12.
W nocy. Mam jeszcze 2 godziny. 2 godziny i będę odwoziła. Zgubę. Zgubę do Polandii. Znowu będziesz miał długi dzień. No, bardzo długi. Także teraz jedziemy do domu. No i tyle. I pożegnamy się później jeszcze. Dzień dobry, kochani. Witam się z wami we wtorek. My już żeśmy się koniec końców nie pożegnali. Ja nie wzięłam kamery. Nie poszliśmy spać i żeśmy siedzieli do godziny 2:30. I Łukasza odwiozłam. O Boże, jak fajnie było. A teraz powrót do rzeczywistości. Ale naprawdę i tak doceniam fakt tego, że mogliśmy ze sobą mieć te 4 dni. Nacieszyć się swoim towarzystwem, poszaleć, pochodzić, pogadać. No po prostu mega. Także mam nadzieję, że się znowu niedługo zobaczymy. Ja wróciłam po godzinie 4 nad ranem do domu. Nie mogłam za bardzo usnąć. Jeszcze się trochę tak, wiecie co, wierciłam przez kolejną godzinę, aż w końcu usnęłam i wstałam po godzinie 12. I dzisiaj mam wolne. Bo wiedziałam, że tak będzie, że wiecie, że będę odwoziła Łukasza w nocy. Także ja sobie dzisiaj wzięłam wolne i przyjeżdża do mnie za niedługo moja przyjaciółka Tilly i będziemy nagrywać faszynowe, bo mamy zamówienie halloweenowe. Także ja idę teraz do Tesco po jakieś zakupy, zrobię sobie śniadanko i kończę tego vloga, słuchajcie. Idę zobaczynka. Zobaczonka. Pa.